fajna rodzinna impreza, bo tak trzeba to powiedzieć, że to jest po prostu wydarzenie takie, które daje dużo frajdy, daje możliwość zrobienia czegoś dobrego dla ziemi, nie tylko dla Opola, sprawienia, że Opole będzie bardziej zielone, że czystsze będzie powietrze, że poprawi się klimat. Zresztą myślę, że dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że warto dbać o to, żeby otoczenie nasze było bardziej zielone, a klimat przyjaźniejszy. I możemy to wspólnie zrobić, do tego zapraszam, bo po raz kolejny, bodajże piąty bądź szósty nawet, jako Urząd Miasta organizujemy akcję sadzenia drzew. Razem z nami partneruje Zakład Komunalny Nadleśnictwo Opole, które również w tej akcji pomoże. Także można przyjść na ulicę Górną, zasadzić drzewa, sprawić, że Opole będzie bardziej zielone, klimat na ziemi będzie czystszy, a przy okazji spędzić rodzinnie czas, bo całe wydarzenie ma charakter związany nie tylko z samym sadzeniem drzew, ale ma charakter takiego pikniku rodzinnego, więc będzie też i sporo frajdy dla maluchów, troszeczkę dla starszych dzieci. Jednym słowem, sympatycznie razem spędzony czas na rzecz czegoś dobrego. My się bardzo cieszymy, że jako zakład komunalny możemy się w tę akcję włączyć już po raz kolejny. Ze swojej strony zapewniamy to, za co tak naprawdę na co dzień odpowiadamy, czyli zapewniamy drzewa, sadzonki, a także wszystkie rzeczy potrzebne, a także wiedzę do tego, aby te drzewa solidnie posadzić. Bardzo nas cieszy, że poprzednia akcja i setka drzew, które wraz z mieszkańcami Opola posadziliśmy w okolicy właśnie ulicy Górnej, fantastycznie się przyjęły, one rzeczywiście świetnie rosną. I to znaczy, że mieszkańcy bardzo dobrze potrafią sadzić te drzewa, więc my zapewniamy takie wsparcie merytoryczne, no a także siłę mięśni trochę, dlatego że te sadzonki są spore, a więc jeśli przyjdzie na przykład mama z dwójką dzieci, to będzie jej bardzo trudno samej zasadzić to drzewo, dlatego zapewniamy takie wsparcie. Już będą wykopane doły, będzie cały sprzęt potrzebny, trzeba po prostu wziąć dobre buty, tak żeby się nie ubrudzić, dobry humor, rękawice ewentualnie i po prostu sadzić drzewa, czyli z naszej strony sadzonki plus wsparcie. Cieszy nas bardzo, że możemy edukować mieszkańców miasta, dlatego że wiadomo, że najlepiej uczymy się realizując pewne zadania, a więc jeśli posadzimy jedno, drugie drzewo, jeśli podczas tego sadzenia otrzymamy informację, jak robić to prawidłowo, ta wiedza zostanie z nami całe życie, a dodatkowo, jeśli ktoś jest szczęśliwym posiadaczem na przykład działki w mieście albo jakiejś przestrzeni, gdzie może sadzić drzewa, będzie mógł to robić po prostu prawidłowo już samemu, do czego oczywiście zachęcamy. Dla mieszkańców podczas akcji sadzenia mamy przygotowanych 100 drzew dużych gatunków, są to klony, jarząby i lipy. Oprócz tego około 300 sztuk drzew, które dostarczy nam Nadleśnictwo Opole jako partner tej akcji. Te drzewa będą do posadzenia na miejscu sadzenia lub do zabrania dla mieszkańców do własnych ogródków przydomowych. Oprócz tego każdy zainteresowany otrzyma informację, jak takie drzewo posadzić, jak je pielęgnować, tak żeby ono się przyjęło i rosło w jego ogródku przydomowym. Drodzy Opolanie, zapraszam na akcję sadzenia drzew. Mamy okazję zrobić coś dobrego dla klimatu, coś dobrego dla naszego otoczenia, przede wszystkim dla zielonego Opola. 4 września przy ulicy Górnej sadzimy rodzinnie drzewa, cały piknik, mnóstwo atrakcji dla wszystkich, którzy przyjdą. Zróbmy coś dobrego dla klimatu, który się niestety zmienia. Zadbajmy o nasze otoczenie, zadbajmy o zielone Opole, posadźmy swoje drzewo. Zapraszam.